Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0, gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy, swoje plany. O, i trafił nam się od razu polski gracz. Psak 58, skoczek F3. Zagramy skoczek F6. Fajnie, że na tym poziomie jest zawodnik o takim rankingu i że się udało w ogóle spotkać. Jest G3, to zagramy sobie G6. Ranking 2218 na moim koncie. No mam nadzieję, że uda się wbić 2400 w tej serii. Mamy tu na razie roszady, wszystko jest w porządku i zobaczymy, jaki ruch wykona przeciwnik. Dobra, mamy posunięcie C4, zagramy sobie D6, czyli taki schemat obrony królewsko-indyjskiej. Ok, i tutaj przy gwoździe E5. Jest posunięcie D3. Dobra, zagram sobie posunięcie C6, żeby nie wpuścić skoczka, ale przygotować przede wszystkim posunięcie D5. Wieża E8 jest ciekawym ruchem. Przeciwnik będzie grał B4, a my sobie zagramy D5 i będziemy kontynuować grę w centrum. I po wybiciach tutaj wydaje mi się, że jest bardzo przyjemnie. Przeciwnik zagrał koniec D2. Już wygląda to podejrzanie. Bardziej bym oczekiwał takiego posunięcia, żeby związać skoczka i bardziej uderzać w punkt D5. Podejrzenie to wygląda tylko dla mnie, może to jest ruch całkiem ok, bo narzuca mi się takie zagranie. Jak tak zagram, to on mnie tutaj poczęstuje takim posunięciem, ale z drugiej strony to może nie być takie złe, bo zagram sobie skoczkiem tutaj. Tak zrobię, wyprowadzę po prostu skoczka, sprowokuję go do B5, zagram sobie skoczkiem tutaj, ustawię potem B6 i gońca ewentualnie, może, muszę uważać przede wszystkim na tego typu ruchy jak E4, E4, dobra, jest takie posunięcie, tu się wszystko póki co trzyma, jest ok. Skoczek może zagrać tu, goniec będzie celował, wtedy zagramy sobie B6, nie muszę grać B6. Skoczek na A4, to pomyślę o rozwinięciu figury. Choć z drugiej strony... Nie, no bo chodzi o to, że jak skoczek zagra tutaj, jak ja zagram tak, to on mi zbije, ja zbiję i skoczek wejdzie sobie na C5. Na jakąś tam aktywną pozycję, ale A4? O, to już mi się podoba. Zagram tak, zagram tak. Nie pozwolę wejść skoczkowi do centrum, to znaczy na E4 będzie złe, zdecydowanie. Bo zbije po prostu. Tutaj skoczek A2. Wydaje mi się, że tak. Tu będzie wisiał pionek. Skoczek jeszcze może się tak przemanewrować. To też jest ciekawe, ale zaraz nie muszę grać H6, żeby go tutaj przyblokować. Mogę tak zagrać. Skoczek D5 wydaje się sensowne, bo goniec tu będzie trzymał i tam będziemy celować na C3. Jeżeli skoczek zagra tutaj, to wielce prawdopodobne jest, że zagram skoczkiem tu. I potem przez E4 rozciągnę gońca, który będzie pilnował mi tego piona. Ale właśnie, jest taka możliwość. I teraz widzę, że przeciwnik mi atakuje dwa skoczki, a hetman jeden broni tylko tych dwóch skoczków. No więc trzeba jakoś zadziałać w tym momencie. Wydaje mi się, że taki ruch, chociaż skoczek wejdzie tu. Nie, chyba ok, B6 muszę. Jeżeli tak, to zbijam i skoczek nie wchodzi, to jest ten plus. A B6 pilnuje przede wszystkim tutaj i jeszcze pozwala gońcowi wejść na B7. Dobra, wydaje mi się, że jest w porządku. Takie mam przynajmniej odczucie, bo ten skoczek przez E4 może przejść, a potem tu, więc już nie może. No więc B6 przy okazji takie przyjemne, spożyteczne zagranie, tak mi się wydaje. No i cóż, gramy czarnymi, jesteśmy w centrum wyżej, skoczek w centrum. No, chyba jest w porządku. Tak, tak, takiego ruchu się obawiałem, więc tu trzeba goniec B7. Chwila, goniec B7, wszystkie wymiany pójdą do samego końca, tu i tu. Będzie chyba dobrze, B6 tu. Znaczy, krzywdy nie będę miał, a też chyba za bardzo wyjścia nie mam. No dobra, goniec B7, bo jeszcze pilnuję C6 tego pola. Dzisiaj taka wersja spokojniejsza, słuchajcie, pewnie słyszycie mój ton głosu, spokojniejszy, bez jakichś tutaj emocji większych. No tak, przeciwnik zagrał tak jak myślałem, wszystko powybijał, to jest na pewno dla niego dobra droga w tej sytuacji, bo teraz będzie miał taką fajną opcję przejść skoczkiem tutaj i na C4. Ten skoczek będzie nie do ruszenia, ale oczywiście to jest długa droga, też nie jest tak łatwo to wszystko zagrać. No właśnie. I pojawia się opcja wymiana hetmanów. Jak wybiję, to mogę zająć linię.
Znaczy wybić muszę chyba. Dobra, będziemy grać po wolnej linii. Ale jeszcze mogę tak spróbować, żeby skoczek nie mógł tu, potem tu. To wygląda za długi proces prawdopodobnie. Tu mi się jeszcze ruch podoba, żeby wejść tu. Tak zrobię, bo taki ruch, jak zagra, to ja zagram tak. I ta wieża będzie trochę nieskoordynowana, a goniec zawsze pilnuje pola D2. Dobrze, tak poszło. Tutaj grozi strzał. Ok, więc chyba od razu przejdę tędy. Szach, tu. Może królem po prostu. O, wtedy zagra tak. Dobra, gramy wieża C8. Pozwolę mu na szacha. Tu skoczek wejdzie, goniec D6, B6, bicie. Aha, bicie i tutaj zwiążę, więc tu się będzie, zwiążę tak, będzie się chyba dobrze trzymać. Przepraszam, mam skróty myślowe, nie jestem w stanie wszystkiego dobrze ostrzałkować, no bo pozycja wymaga tutaj już głębszego się zastanowienia strategicznego. Jestem ciekawy, czy tak po prostu nie można, to znaczy chyba nie, bo tak wchodzę wieżą jeszcze i poluję na pionka. Dobrze, to teraz przeciwnik mi pozwolił na taki ruch. A teraz to mi się podoba. Teraz ten pionek już nie jest taki groźny. Właśnie o to chodziło, żeby ten gońcem tutaj fajnie sobie wejść i tę wieżę przytrzymać. No dobra, jest szach, skoczek wejdzie tu. A, tutaj jeszcze sobie wszedł sprytnie. O, to tego nie widziałem. To muszę się przyznać, że tego nie widziałem. Spróbuję chyba aktywnie tak zagrać. Ale podejdzie królem. Ale przeliczę to. Jeszcze tu. I podejdzie królem wtedy. To może od razu tak zagrać. No ale on wejdzie wieżą. Pachnie to remisem. Ładnie pograł. No dobra. Spróbujmy wycisnąć tutaj coś z czegoś. Ruchu nie widziałem. Wieża C2. Bicie. Król. A5, bicie w przelocie. Bicie. Będę miał pionka mniej. No, tragedii nie będzie, bo prawdopodobnie to będzie remis wtedy, bo zagram sobie nawet wieżą na A2 i tego pionka na pewno odbije. Pozycja będzie totalnie remisowa, równa. Ale może nie ma wyjścia, może tak trzeba zagrać. Może końcem. Nie chcę tutaj wracać, To mi się bardzo nie podoba. Ale z drugiej strony tu obawiam się tylko tego i że tu wszystko pójdzie do końca. No dobra, ale to może będzie trochę lepsza wersja, bo jeszcze będę trzymał pionka na A5 przez chwilę. No niech tak będzie. Jeżeli wieża zagra na C1, to goniec B6. No i mamy taką równą, no równą, wtedy pionka podprowadzę, królem będę chciał podejść pod skoczka, zmusić go do wymiany i będziemy walczyć o wolną linię. Aha, on będzie miał takie zaczepki, wieżą na C6 będzie mógł zagrać. I to nawet od razu. No ale jednak postanowił przeciwnik tutaj powymieniać, to jest chyba też dobra decyzja. Okej, wszystko wymieniamy. Wieża C2. Spróbuję tego pionka wziąć, no i zdwoić przede wszystkim. Tutaj muszę grać aktywnie wieżami. No gram tu. Jeżeli wymiana, to będę tego atakował. On oczywiście ma taką opcję wieża B5, żeby tutaj te pionki atakować. Jak to się potoczy, zobaczymy. Może tak w ogóle. Zagram tak, żeby trzymać tego piona w centrum i teraz może takim ruchem będę groził. Wieżą tu, potem tam. A nie, teraz nie grożę tym. Teraz tym nie grożę, bo on mi będzie groził zbiciem wieży. Ciężka sprawa. Bardzo mi się chce zagrać H5. No ale nie ma na to czasu. To jest sprytne bardzo. No tak, tutaj niczego
mądrego nie wymyślę. Niech będzie tak, przytrzymam sobie tu na chwilę. Aha, przecież on zbije, bez sensu zagrałem. Bez sensu zagrałem tutaj, nic dobrego nie będzie. On po prostu zagra tu i weźmie mi tego pionka. No właśnie, jestem bez pionka. Jestem bez pionka, panie kolego. No dobra, H5. Będę walczył o remis. Za dużego wyboru nie ma. No królem. On weźmie pionka. Jakieś G5 tutaj sobie zagram. Jak odbije, to królem odbije. Chociaż król jakąś tam małą aktywność znajdzie. Ale to chyba nie będzie miało większego znaczenia. No, taka partyjka. Może ciut za szybko pograłem, może coś tam lepszego można było wymyślać. Znaczy, debiut mi się bardzo podobał, mógł go powtórzyć. Tak już teraz mówię, myśląc o remisie, mimo że tutaj jeszcze trochę gry. No muszę pionka ustawić za, znaczy wieżę ustawić za pionka, to bez dwóch zdań. Jeszcze tak spróbuję. W pułapkę pewno go złapać, czyli królem tutaj i tutaj E4. Muszę uciekać, żeby nie było szacha. On oczywiście może tak zagrać w pewnym momencie. Muszę stać wieżą po prostu w miejscu. Żeby też nie było takich pułapek, jak on zejdzie królem. No dobrze, tak chyba muszę. Wybić, żeby nie było E4, bo E4 by mnie tam raczej by mnie załatwił. Jeżeli król H3, to wieża. No, bronić się też trzeba. No dobra, teraz wybijam. Wieżówka jego jest na pewno korzystniejsza. Ale walczymy o remis, walczymy. Ok, i przyklejam się do pionka. Jeżeli wieża H2, to królem podchodzę. Przyklejenie się do pionka jest ok, bo jak pójdzie tu, to po prostu go wezmę i weźmie tego. Dobrze. To tak. Bo jeżeli wieża E4, to wieża D2 i tego pionka zdejmuję. To muszę tu. Bronimy. Grozi, po wieża E2 grozi taki ruch. Dokładnie, no to pionka odzyskuje jednego. A nie, tutaj ma obronę. Okej, no ma obronę, ale pasywnie się broni, więc to też mi pasuje. I król E5. Okej. Może tak, coś, aktywność jakąś tam złapać. To nie jest do końca takie jeszcze proste. Tak grozi teraz. No dobra, skoro na to przeciwnik pozwala, bije, on zbija, daje szacha i idę pionkiem. To jeszcze ja tu mogę coś pokombinować, chociaż ten pionek jest szybki. Właśnie, ten pionek jest szybki. No idę tak. A, to chyba remis. Remis albo i nie. Mogę wziąć tego pionka przecież. O, to teraz to na pewno remis. Jeszcze pułapkę zastosuję, więc on będzie musiał wybić tutaj. No i ten pionek, no tak, tutaj na pewno będzie remis już. Musi zbić pionka, bo inaczej grozi wieża D4. Dokładnie. Król jest za daleko. Jeżeli król byłby bliżej, to byłaby szansa. No, szacha jednego mogę dać, ale król pójdzie tutaj. Tu. No pójdę, ale to nie ma znaczenia. To jest i tak pozycja już remisowa. No dobra, to nie ma się co męczyć. To jest na pewno remis.
Okej, okay, i lecimy sobie z kolejnym przeciwnikiem. No dzisiaj na spokojnie, pierwsza partia trochę trwała. No ale jest dobrze, remis tutaj niczego nie zepsuł. Rzadko są remisy w speedrunie. Na spokojnie, na spokojnie. Dzisiaj może nie ma fajerwerków, tak się mówi. A, łapiecie mnie czasem za słówka. A, możecie łapać mnie za słówka, nie ma sprawy. Lecimy. 2200, no to dobra. Czy nasza główna broń zadziała? Co? No dlaczego tak gracie? Nie chcę tak. Dobra. Rozwijamy figury. Zagram A6, żeby mi tutaj goniec nie wleciał, bo to jest takie typowe. Wyprowadzam sobie figury, gramy w szach. No i tam, nie wiem, jakieś... Powiem wam szczerze, tak... Nie wiem, czy to jest super dokładne czarnymi. Szczerze mówiąc, wolę się trochę pobawić i pograć. A, zbiję tego skoczka, bo on zawsze w centrum jakiś taki groźny. Szybka roszada, zawsze mile widziana i posunięcie D5. Chyba, że skoczek wejdzie sobie na F3, to pomyślę, czy tak nie zagrać. O, nie zagrał skoczek E2, zagrał trochę inaczej. No to teraz lecimy z D5 i tu powinno się fajnie wszystko układać. Zbija skoczek, atakuje. Czy ja zbić tego gońca chcę? Niekoniecznie chyba. Ewentualnie bardziej mnie interesuje F5, F4 i rzucenie się tutaj do gardła. Mamy 9 ruchów, pozycja ok. No dobra, lecimy z F5. Oczywiście muszę uważać na związanie tutaj w pewnym momencie, ale zawsze królem zdążę uciec, tym bardziej, że goniec jeszcze nie może tak ruszyć. A już jakiś skoczek G3 może mu wybiłem z głowy, zobaczymy. Oczywiście też nie wykluczam wybicia gońca, bo to jednak silna figura. No właśnie, widzimy, że tutaj może goniec sobie pograć, więc zagram może tak od razu go przycisnąć. Dobra, przyciśnijmy go. Spróbujmy przynajmniej go przycisnąć. Może to jest za szybkie zagranie, bo skoczek jednak znajduje dobrą placówkę, ale też zagram sobie tutaj. Wszelkiego rodzaju wymiany mogą być też ciekawe teraz. Okej. Okay. No goniec F5. Jeżeli goniec na C4, no to królem sobie oczywiście uciekam. Zwiążmy tutaj go. Może taki ruch. O, dokładnie. A wezmę pionka. No tym będzie musiał pewnie odbić. A, widzę już pewną zależność. Bicie, 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 bicie i tu. A tu hetman wraca. A już mnie kusi tam na F2. Bicie, bicie, jakość mniej. No nie, tutaj za jakość nic nie mam, bo on za chwilę zrobi roszadę. Więc chyba nie bardzo mi się to opłaca. Ale wzięcie tego gońca jest bardzo kuszące. Wezmę tego gońca. Dobrze. Co dalej? Dobrze, profilaktycznie król H8. Niech będzie król H8, żeby nie było tam niespodzianek jakichś. I co tutaj mamy? Może zagramy sobie z planem hetman H4. Potem bierze D8. Tak po prostu. Z planem bicia tutaj. No, daleki plan oczywiście, ale zagramy hetman H4. Dlaczego nie? To jest też prowokacja do G3, żeby osłabić białe pola w obozie przeciwnika. Spróbujmy. Teraz grozi tutaj bicie po prostu. Wzięcie figury grozi, i potem się odsłania tutaj atak na F2. Więc to wygląda bardzo, bardzo korzystnie. A co zrobi przeciwnik? Zaraz zobaczymy. Myślę, że no właśnie, tutaj jakieś odejścia zaproponował. Już mnie coś kusi, żeby tak i tutaj gdzieś strzelić na F3. Już coś poszaleć. Tak jeszcze się zastanawiam, czy nie można zagrać. Ewentualnie zaraz rozważam bicie. Bicie też wygląda ok. On nie ma roszady. To jest kwestia, czy ja to jestem w stanie wykorzystać. No tak mnie kusi, bo zakładam, że tak zagra. To wtedy tu kopnę mu konkretnie i będę atakował tak. Ale on zagra królem. Ja będę musiał tak i on bierze F1. Tu. Duże ryzyko, ale no tak mi się chce tutaj to zaryzykować.
Dobra, zagram tak. Jeszcze pomyślę, czy po F3 tutaj poświęcić figurę, bo może po F3 taki ruch, ale nie, to już jest przesada gruba, bo goniec po prostu wybija. Znaczy po F3 zawsze mogę po prostu sobie gońcem uciec i tyle. A jeden pionek to tam mu trochę odsłania skoczka, ale to takie w sumie może nie jest groźne dla białych. A niech będzie. A tak to też trzeba przeanalizować ze strony właśnie białych. No dobra, jest F3. No i teraz pytanie, czy tu jeszcze raz kopnę. Nawet goniec E2 działa. Nie, nie mogę poświęcić. To już by było przesadne ryzyko. Goniec E6. Na spokojnie wróćmy, grajmy sobie dalej. Jakieś takie tego typu ruchy. Tam sobie celujemy. Okej. Okay. Zagram H5 z planem Hetman G5 z atakiem i z planem H4 i H3 ewentualnie. Rzucajmy się do gardła. A co tam? Zawsze jak gramy z kimś agresywnym szachowo, to jest na pewno takie niewygodne, więc dobra strategia, agresywna gra. Ale agresywnie grać też nie jest tak prosto. Niepoprawnie to każdy z nas może grać oczywiście agresywnie, ale dosyć poprawnie to już jest sztuka. Chociaż nie wiem, czy agresywna gra nie jest powiązana zawsze z jakąś tam niepoprawnością. Bardzo możliwe, bo super poprawnie agresywnie grać chyba nie jest w stanie szachista, na przykład z czołówki światowej. Zawsze musi być jakaś niedokładność, więc to jest chyba te piękno w szachach. Żeby trochę mieszać, mieszać. Okej, okay, no to atakujemy, proszę bardzo. Skoczek odchodzi. I pytanie, czy tutaj. No może tak, spróbujemy jedną wieżę wymienić. Bo to też chodzi o to, żeby wymienić obrońcę punktu E3. Bo jak wymienią się wieże. Jak goniec zbije tu i pionek, sobie tak myślę, jak hetman zbije, to ja wtedy zbijam na końcu tutaj. No dobra, tutaj wymiana jednej wieży. Okej, okay, idziemy na to. No wieża wybije, tak? I te moje H3. Ewentualnie tutaj. Goniec na H3. On jakieś G3 będzie musiał grać. I już się robi gorąco, mam nadzieję, u przeciwnika. I nie, już nie jest tak nie do końca jasna sytuacja. Bo musi chyba G3. I tu jakieś tam są opcje matowe. No właśnie, ja nie muszę tego wybijać absolutnie. Skoczka bym przerzucił. Tutaj przerzucę, tu kopnie. I co dalej, co nie? Aha, jak kopnie, to wieża C8, ale wtedy wieża D8, wymiana nastąpi. A, to jeszcze będę na przegranej pozycji, mój król będzie miał kłopoty. Tak za bardzo nie mogę. Tutaj pionek. Czekajcie, a taki ruch. O! Ale by było co? Bicie tutaj i mat. A chodzi o to, że po tym ruchu ja też grożę takim posunięciem, albo też takim posunięciem. Słuchajcie, hetman G4 wygląda całkiem ciekawie. Ja mam nadzieję, że nie popełnię babolca. Po tym tutaj. Aha, skoczek F4. Aj, skoczek F4 jest bardzo silny. Wtedy będę musiał odbić tylko wieżą. On odbije tu i nic z tego nie ma. Może dlatego tak zagrać, ale nie. Jak tu zbije, tu zbije, zagram tu, to mi po prostu kopnie. Aj, te szachy. No, hetman G4 wygląda bardzo ciekawie, ale skoczek F4 jest nieprzyjemny ruch. Bardzo nieprzyjemny. Bo atak na gońca. Bicie może. No ciekawe się tutaj rzeczy ułożyły. F4 może jakieś teraz grozi z jego strony. No właśnie, to też trzeba starać się dostrzegać. A może po prostu tak? O właśnie. Zagrajmy tak. O właśnie, dokładnie. Bo teraz może takim ruchem grożę. A on też nie może zagrać F4. No G4? Nie bardzo, bo goniec. O, stop, bo tutaj byłoby deklarowane.
Jeżeli G4, to goniec zbija, oczywiście. To jest dobrze. Szukam po prostu opcji, żeby się zaczepić, ale chwila. Nie, dobrze, dobrze, bo jak zbijam tu, to jeszcze skoczek mi broni tutaj tego pola. Oj, też muszę uważać na mata na ósmej linii w pewnym momencie, bo koniec, dobra, goniec zbił tu. Teraz muszę wybić. I chyba tak zagra przeciwnik. Dobrze. Okej. No to myślę, że zagram tak. Z planem takim, żeby nie było na ósmej linii żadnego szacha przypadkowego. Czyli ruch taki cichy, wyczekujący. Bo po takim posunięciu mam kopnięcie na F3. Więc czekam sobie z pozycją. Ja myślę, że tu jest czarnymi całkiem teraz sympatycznie. Poszło B4, czyli to też jest kolejny taki ruch nieco wyczekujący. Jak tu sobie teraz poradzić, jak się przebijać? Cały czas szukam jakiejś opcji. Wiem. Nie, bo tutaj planowałem, żeby tu wybić. Ale po hetman na G6 jest wybicie tutaj. Dobra, wracam do hetman G5 jeszcze. Po prostu to jest taki ruch, ruch jak ruch. No, zagrałem, bo zagrałem w tej pozycji. Okej. Hetman tutaj, znaczy król F2. Może tak. Dobra, trzeba chyba zbić tutaj. I wrócić hetmanem i starać się tam może poatakować. Dobra, tak. Tu nie może. Moim planem będzie odejście gońcem i wejście tam. Czy to coś da? Nie wiem, ale trzeba próbować. Tu jeszcze taki ruch grozi ciekawy. Żeby nacisnąć na F3 i tam szachować. I może tu odbić po szachu na H1. O, już się jakieś teoretyczne rzeczy pojawiają. Czyli troszeczkę tutaj rozbijam tę obronę przeciwnika. Dzisiaj chyba ranking ani drgnął. To jest druga partia. No tak, tak. Więc dobrze byłoby wygrać tę pozycję. Dobra, jest skoczek na G1. Może tu, żeby naciskać cały czas. On nie może cały czas wybić. Ale król G2 może zagrać. No dobra, spróbuję postraszyć. Jeżeli król G2, to po prostu odejdę gońcem sobie dalej. A nie do końca tak jest, bo hetman mi tu kopnie. No właśnie. Dobra, zagram tak. Jak mi zbije tu, to zagram wieżą na F6. Będę groził takim ruchem i będę atakował hetmana. Ale i tak chcę zagrać wieżą tutaj i jakoś tam próbować go dopadać. Skoczek w obronie to jest dobra figura. Że widać w tej pozycji, jeśli chodzi o strukturę pionów, że mam kompletnie rozwaloną tą strukturę, ale właśnie tutaj chodzi o ten atak, o tą dynamikę. Jeżeli się uda to przeprowadzić, to się uda i partia będzie wygrana. A jeżeli przeciwnik się wybroni, no to wygrywa partię z uwagi na bardzo dobre pionki, czego nie mogę powiedzieć właśnie o swoich. Dobra, on przechodzi też tutaj taki ruch, pewnie go będzie interesował. Dobra, wieża F6, bo to się zawsze przyda do zasłony na króla. Jeżeli G4, to raczej nie wybije, chociaż się zastanawiam nad tym, ale to nic nie da, bo tutaj bierze się F6, bardzo przyda, więc po tym posunięciu po prostu chyba tak, skoczek tu, może i hetmanem odejdę gdzie indziej, może hetmanem odejdę tak, o właśnie, dlaczego by tak nie zagrać, można, bo po szachu sobie spokojnie gram wieżą, hetman naciska tutaj, goniec może gdzieś tam sobie zagra, za chwilę postraszymy. Ciężko stwierdzić mi,
czy to jest lepsza czarnych czy białych. Wydaje mi się, że już białe jakby tutaj wychodzą z opresji. A taki ruch. Oj, nieprzyjemności. No nieprzyjemny ruch zagrał przeciwnika, ale to chyba ta... No nie, tak nie mogę. No bardzo nieprzyjemne posunięcie, teraz tak patrzę. No co, odejdę tu, da szacha, tu weźmie. Ale nie, no jak zagram tu wieżę, ode mnie szacha, ja pójdę tu i wieża wejdzie. Jest po mnie. Tak zagram, on tu, też jest nieprzyjemnie. Wow. No to mnie gość tutaj ładnie załatwił. A czasu się mało robi. Dobra, trzeba coś wykombinować. I to szybko, i to mądrze. Zbyt optymistycznie chyba podszedłem do Hetman F7. Oj, bardzo nieprzyjemny ruch. Nieźle, 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 nieźle. Tak. Tak, tak. No dobra, tak trzeba zagrać hetman G6, to trzeba się przyznać do błędu i żebrać o remis. Hetman H4 tutaj. Jeżeli wybicie, to wybijam pionkiem. No i gramy w szachy. No, będzie gorsza pozycja, tak jak mówiłem, z tą strukturą. No ale dobra, no mata nie ma, więc będzie jeszcze jakaś tam gra. A czasu się robi mało, to jest ważne. Dobra, hop. Poświęcamy. Idziemy tutaj, tutaj, tutaj. Ok, bo on się zasłoni. Idziemy tutaj. Co dalej będzie, nie wiem, ale poświęcam. Tak można? Tak. Co teraz? Chyba nie ma obrony. Przeciwnik. Wygrywam tę partię. No tak. O, ciężkie figury wlazły. Oj! Trafiło się ślepej kurze ziarno. Mamy to. Chociaż nie, jeszcze tutaj skoczek może zagrać. Taki szach, a to musi być koniec, według mnie. Czy to... No musi być, ale czy to jest koniec? A nie, tutaj to tutaj. Wieża spija. Ale były ciekawe partie. Znaczy no, według mojego uznania oczywiście. Styl był jaki był. I matujemy. Ok. No dobra, 2226 jest już w miarę trudno wygrywać te partie. Dzięki za dzisiaj, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, łapkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, hej.